Proszę Państwa, już tylko godziny dzielą nas od dorocznego przeżycia, jakim jest koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod dyrekcją pana Jurka Owsiaka. Pan Jurek Owsiak ma tutaj niezłe korzenie, nie takie jak tam inni, ale też dobre, bo takie milicyjno-partyjne. W związku z tym jest ulubieńcem zarówno salonu, jak i wszelkich tam sił postępu nieubłaganego. No i głównie tam pretekstem do tego, żeby pan Owsiak tam działał, to jest pomoc dla biednych dzieci, którym tam różne instrumenta medyczne są udostępnione. Ciekawe, rząd bierze podatki i nie udostępnia tych instrumentów medycznych, a pan Owsiak, proszę bardzo, udostępnia. Ale nie o to, jak sądzę, w tym wszystkim chodzi. To jest pretekst do tego, żeby naród polski, mniej wartościowy, był tresowany. Że jak tam pan Owsiak gwizdnie, to trzeba od razu, wszyscy muszą stawać na baczność, bo jak ktoś nie stanie na baczność, no to znaczy, że jest nieprzyjacielem dzieci, a jak ktoś staje, to znaczy, że jest przyjacielem dzieci, czyli pedofilem. No, proszę Państwa, widzimy, że tu znaczenia słów mają albo są złe, albo dobre, w zależności od kontekstu. Jeżeli lubimy dzieci, no to, ale lubimy dzieci pod kierownictwem pana Jerzego Owsiaka, no to dobrze. A jeżeli tam lubimy dzieci, ale pod jakimś innym kierownictwem, no to bardzo niedobrze. Nie, najciekawsze jest to, jakie dobra będą licytowane, żeby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No, ja słyszałem, że pani Barbara Kurdej-Szatan, znana piękna aktorka, zaoferowała kolację w swoim towarzystwie. No, nie wiem jeszcze, kto by miał za tę kolację zapłacić. No, rozumiem, że ten szczęśliwiec by musiał zapłacić i odsiedzieć, ale no, myślę, że to nie jest ostatnie słowo, bo no dobrze, a po kolacji to co? Po kolacji też jest życie, no i nawet może być ciekawsze, więc mam nadzieję, że na przyszły rok gwiazdy rozmaite to tam dadzą upust swojej hojności. No i coś tam jest na rzeczy, coś się szykuje tutaj. Pomysłowość ludzka w tym zakresie może być niewyczerpana, bo słyszałem, że można wylicytować też oddech pani Małgorzaty Rozenek i pana Jarosława Majdana. No, to już jest coś. W powieści Lampart, Giuseppe Tomasini Lampedusy, tam książę Salina z kimś rozmawia i chyba z organista Don Ciccio Tumeo mówi do księcia Saliny o takiej żonie, znaczy córce, przepraszam, Don Calogero Sedary, słynącej z piękności i powiada tak, jej pościel musi mieć rajski zapach. No to wyobraźmy sobie tylko, jaki zapach może mieć oddech pani Małgorzaty Rozenek. No jak ktoś tam odetchnie tym powietrzem, to nie wiem, czy mu mózg nie stanie dęba. W każdym razie warto każdą cenę zapłacić za taki radosny przywilej. No a tu jeszcze nie wszystko, bo można wylicytować spacer z panem profesorem Leszkiem Balcerowiczem. No proszę Państwa, myślę, że to może dostarczyć każdemu niezapomnianych przeżyć, zwłaszcza gdyby ten spacer się odbywał zimą, a jeszcze lepiej w trzaskającym mrozie. No to ktoś tam potem by mógł mieć pamiątkę, że odmroził sobie obydwie stopy, ale za to podczas spaceru z samym Leszkiem Balcerowiczem. Ciekaw jestem, czy ten spacer ma być połączony z wymianą oddechów, czy też każdy będzie oddychał na własną rękę, bo gdyby był połączony z wymianą oddechów, to pan profesor Balcerowicz mógłby natchnąć spacerowicza jakimiś ideami ekonomicznymi czy innymi pomysłami, bo on takie ma pomysły. Co prawda muszę powiedzieć, że jako felietonista to był znacznie lepszy niż jako wicepremier i minister finansów, bo jak pisał felietony do Wprost, to
tam całkiem rozsądne rzeczy pisał. A potem jak zostawał wicepremierem, ministrem finansów albo prezesem Narodowego Banku Polskiego, to sadził rozmaite głupstwa takie jedno za drugim. No więc widocznie to amplua felietonisty lepiej mu leżało niż urzędy państwowe. No ale to nie chodzi tutaj o to, żebyśmy oceniali pana profesora Balcerowicza, który wielkim człowiekiem jest, to wiadomo, ale no, czy też pan Balcerowicz na przyszły rok, jak będzie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, nie rozszerzy tej oferty, żeby wymienić oddechy z osobami, z którymi będzie spacerował. Proszę Państwa, chciałbym zaprezentować Państwu moją książkę pod tytułem Dobry, zły liberalizm, jak tutaj widać. Muszę powiedzieć, że okładkę według mojego pomysłu zaprojektował pan Arkadiusz Gacparski, już niestety nie żyjący. To był bardzo dobry rysownik, bardzo ładne rysował portrety i karykatury. No i tutaj karykaturę statui wolności w nowojorskim porcie. Chodzi o to, że książka ta, to jest jedyna książka, którą napisałem od początku do końca właśnie jako książkę. Bo inne moje książki to są takie wybory publikacji, a ta została napisana i zachęcił mnie do jej napisania pan Mariusz Świtalski, który no, zwrócił uwagę moją na to, że my tu gadamy o tym liberalizmie konserwatywnym, ale właściwie taki podręcznik by się przydał, co to właściwie jest i co jakie konsekwencje z tego wynikają. No i ja przyjąłem do wiadomości ten argument i taką książkę napisałem. Ona podobno ma duże powodzenie, z tego co wiem, bo tutaj wydało ją wydawnictwo von Borowiecki, pan Tadeusz Majcherek, no a rozprowadzana bywa w rozmaitych tam kanałach, między innymi w katolickiej księgarni Tolle w Lublinie i tam jak czasami wchodzę na stronę tej księgarni, to tam widzę, że ta książka się cieszy dużym powodzeniem i że czytelnicy później nadsyłają bardzo takie pochlebne komentarze. Dlatego chciałbym zachęcić Państwa do zapoznania się z tą książką, podobnie jak z innymi moimi książkami, zwłaszcza wydawnictwa Capital Book. Ostatnio wyszła książka pod tytułem Niemcy, Żydzi i Volksdeutsche, a inne wydawnictwo, to znaczy Biblioteka Wolności, wydało też prawie że równolegle książkę Naziści i Szabezgoje. No a z kolei Fundacja Magna Polonia wydała książkę Małe kroki ku wielkiej Polsce. To oczywiście nie jest ostatnie słowo, bo tutaj cały czas przygotowuję książki nowe, także myślę, że na wiosnę dostaniecie Państwo jeszcze następną pozycję. No a ta, jeszcze mam jedno takie, jestem winien, jedno wyjaśnienie, dlaczego dobry, zły liberalizm. Otóż zły w cudzysłowie, jak Państwo widzicie. Otóż ja jestem współpracownikiem Radia Maryja. No i w Radio Maryja ten liberalizm to ma złą, jakby to powiedział milicjant, cieszy się złą opinią. Ale ja tam próbowałem perswadować, że to są liberalizm, liberalizmowi nierówny, w ogóle jest mylony w wielu środowiskach z takim innym prądem, czy inną postawą, mianowicie permisywizmem. Są pewne podobieństwa liberalizmu i permisywizmu w postaci przekonania, że no, wolność jest ważna i swoboda działania, z tym, że jest też poważna różnica. Liberalizm powiada, że owszem, tak, każdy człowiek powinien mieć swobodę działania, ale też powinien odpowiadać za to, co robi w warunkach wolności. Natomiast permisywizm powiada, tak, człowiek powinien mieć możliwość robienia tego, co mu się podoba, ale za nic nie odpowiada. Zawsze odpowiada kto inny, albo społeczeństwo, albo przyroda, albo w ogóle nikt. No i jak społeczeństwo odpowiada, to znaczy, że nikt nie odpowiada i tym się permisywizm od liberalizmu różni. No i nie wiem, czy mi się udało tam wszystkich przekonać, ale opowiem Państwu taką sytuację, jak kiedyś byłem
tam w Radio Maria i uczestniczyłem w takiej audycji Rozmowy Niedokończone. No i po tej audycji tam były telefony od słuchaczy i jedna pani dzwoni do redakcji, do radia i powiada tak: panie Michalkiewicz, pan tu lansuje poglądy liberalne, no z taką przyganą w głosie, a ja mówię, no tak, przecież ja jestem znanym liberałem i jako takiego mnie tutaj oj sobie redemptoryści zaprosili. Jak zechcą państwa zapoznać z poglądami faszystowskimi, to na pewno zaproszę jakiegoś faszystę, ale dzisiaj jest liberalizm. No i myślę sobie, teraz już mi natrą uszu. Ale nie, kiedy w przerwie, bo to w nocy było, przerwa była na wiadomości, a myśmy skorzystali z ojcem redaktorem Januszem Dyrkiem, żeby się napić kawy, to ojciec Dyrek powiada, dobrze pan odpowiedział tej pani rzeczywiście. No jakie poglądy pan miałby głosić, jak pan jest liberałem? Jasne, że liberalne. Jak się okazuje, to i na antenie Radia Maria czasami te poglądy liberalne się przebijają. To mnie zachęca do tego, żeby je głosić. No a ta książka jest takim, można powiedzieć, wstępem do tego, żeby się z tą koncepcją ideologiczną zapoznać.